Dzień dziewiąty. Gdzie? Dziesiąty. A patrz, jak to zleciało, a ja myślałem, że dziewiąty. Jak ten czas leci. No to nie, w takim wypadku zaczynamy. Dzień dziesiąty. W tej części będziemy lecieć w kulki. Zakulkujemy nasz układ. Muszę położyć kulki na naszym układzie. Niestety sito do kulek gdzieś mi wciągnęło. A tu jestem, tylko mnie nie widzisz. Więc zaczynamy. Zapewne znajdzie się, jak nie będzie potrzebne. Już się znalazło, jak zwykle. A że to jest takie malutkie, może być wszędzie włożone. Nawet w jakimś woreczku foliowym. A nie chcę już mi szukać się, przeglądać, bo to już nie ten czas. Więc muszę wszystkie kulki położyć ręcznie. Przy okazji zobaczycie, jak się ręcznie nakłada kulki, ile to czasu zajmuje. Bardzo odpręża takie kładzenie kulek, polecam. Przed użyciem kulek skontaktuj się z najbliższym serwisem lub producentem, bo niewłaściwe użycie kulek może zaszkodzić tobie i rodzinie. Najlepiej przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania. No, jak już położymy te kuleczki, nie wiem, czy zdążymy w tym odcinku. Zdążymy. No na pewno wszystkie położymy w tym odcinku, to mogę wam obiecać. Nie będziemy patrzeć dzisiaj na czas. Na mniejsza z tym. Położymy dzisiaj wszystkie kulki. Nie patrzymy na czas, żeby był gotowy układ. A w następnym odcinku układ już posadzimy na płycie. I uwaga, zrobimy próbę, czy się nam płyta odpali, czy nie. Chyba, że jeszcze coś tam ją boli. Coraz lepiej to wygląda. Może się ją uda postawić na nogi. Właśnie, jak powiedzieć, płytę na nogi postawić? Czy przywrócić do żywych? To nie człowieki. Czy może dać jej drugą szansę? Drugie życie? Producentom to się na pewno podoba, takie naprawianie. No zobaczymy. Na razie nie przeszkadzam. Zapraszam do oglądania.
No i ostatnia kuleczka położona. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy ten procesor jest tak podrapany, to nie, on jest po prostu pokryty topnikiem, dlatego tak to wygląda. Teraz użyjemy ciepłego powietrza z minimalnym nadmuchem, więc chwileczkę to potrwa, zanim kulki zaczną się roztapiać. Proces jest to delikatny nadmuch z niewielką temperaturą, dlatego żeby nam te kulki nie odfrunęły i się nie posklejały. Jak widzicie, jedna kuleczka była więcej, już ją zabieram. I delikatnie zaczynam grzać. Kuleczki zaczynają się ładnie roztapiać, łączą się z padami. Pięknie siadają. I powiedzmy, że już je mamy. Teraz zostanie dać trochę topnika i układ będzie, można powiedzieć, że zakulkowany. Ja pozostawiam Was jeszcze na chwilę. A my się widzimy w następnym odcinku, czyli już jutro. Jak się podobało, to zostaw łapkę w górę albo w dół. Zasubskrybuj ten kanał. I do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Tomorrow I will see you again.